Polsat przekazał nieprawdopodobne informacje. Policja osobiście kontroluje narodową kwarantannę. W ciągu 24 godzin ukarano ponad 300 osób. Jak donosi Polsat, służby mundurowe nieprzerwanie kontrolują Polaków. Narodowa kwarantanna początkowo miała trwać 2 tygodnie, jednak w ostatnich dniach prezydent RP przedłużył ją do świąt wielkanocnych. Oznacza to, że do tego czasu mieszkańcy powinni ograniczyć wyjścia z domów do absolutnego minimum oraz unikać kontaktów z innymi ludźmi. Tylko tak radykalne kroki mogą pomóc zwalczyć epidemię i zahamować kolejne zarażenia. Rząd zatem nie tylko regularnie przypomina o stosowaniu się do wszelkich zaleceń, ale także kontroluje, czy rodacy rzeczywiście ich przestrzegają. Polsat podaje zdumiewające wieści. W ciągu doby służby przeprowadziły dziesiątki tysięcy kontroli, by walka z koronawirusem była skuteczna. Prezydent Andrzej Duda zadecydował w ostatnich dniach o wydłużeniu narodowej kwarantanny. Chorych z każdym dniem przybywa, dlatego teraz stosowanie się do zaleceń rządu jest szczególnie ważne. Należy również wspomnieć, że wśród zwykłych obywateli, którzy powinni zostać w domach, są również osoby objęte przymusową kwarantanną, jak chociażby ci, którzy w ostatnich dniach wrócili z zagranicy lub mieli kontakt z zarażonymi. Ich przebywanie w izolacji jest bardzo znaczące. Policja zatem każdego dnia osobiście kontroluje, czy aż 67 tysięcy. Osób poddanych przymusowej kwarantannie stosuje się do wytycznych. Polsat podaje, że w ciągu ostatniej doby służby skontrolowały dokładnie 67 274 osób. Co więcej, w 339 przypadkach zaobserwowano uchybienia, dlatego każda z tych osób zostanie poddana karze. Więcej o tym dla Polsat News powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Dzisiaj grzeje, 1. Zakażenie potwierdzono u 12-latki. Dziewczynka jest w stanie krytycznym 2. Lekarze dostaną wytyczne, których zakażonych nie ratować. Druzgocące doniesienia z zagranicznego kraju. Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 67 tysięcy. Osób poddanych przymusowej kwarantannie. W 339 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia, w naszej ocenie kwalifikujące się na wdrożenie czynności mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej w związku z niestosowaniem się do obostrzeń określonych w kwarantannie, powiedział dla Polsat News Mariusz Ciarka. Najlepsze newsy dnia, źródło, Polsat News. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.